Widzowie, widzowie, wiecie co się stało? Widzicie, czy mam siodło? Byłem w twierdzy Endu. Znaczy, Netheru. I popatrzcie, co tam, co mam. Jak sobie klawte i diamentowe buty. Kuszę łuk i dwa siodła. Dwa siodła? Nie mów mi, że zapomniałem wziąć drugiego siodła. Mam jedno siodło? Nie mów mi, że zapomniałem wziąć drugiego siodła. Czy położyłem je gdzieś na górze, w skrzynkach? Sprawdzam tutaj. Nie ma siodła? Dobra, tutaj jest siodło. Ale jedno sobie bym zostawił. Właśnie to są rzeczy jeszcze stamtąd. Zamykam. Zniszczyłam lazę. Czasami takie sztandary pomagają. Ten sztandar mnie obronił. No pokażę wam dzisiaj, jeszcze pójdziemy do tej twierdzy Endu. Tylko lecimy na początek po konia. Dałem sobie zachować ekwipunek, żeby na pewno nie stracać tych rzeczy. Ale lecę po tego konia. Jakiegoś. Z tej polany jakieś. By się przydało mieć konia. Właśnie tutaj chciałem przewieźć owce i krowę. Udało mi się tak jakby. Ale tylko tak jakby mi się udało przewieźć te owce i krowę. Ale ładny koń. Podoba mi się. Nie wiem, jakby chciał go nazwać. O! Już mogę go osiodłać. Dobra, już go przewożę do mnie. Mam siodło. No myślę, że drugiego bym kupił takiego, nie kupił, tylko w sumie oswoił tego czarnego. O nie, tylko że tutaj nie mam przyjazdu. Mam jakiś postronek? To mam jeden przy sobie. Bo jeden chyba zawsze mam. Nie, mam dwa. Chodź, koń. Uciekamy. Koń. Wiedz, koń, że to jest bardzo niemiły pan. I z takimi panami nie rozmawiamy. Mam pszczoły, bo sobie przeniosę na Silktaczu, na Kilofie. Chodź, koń. Prowadziłbym cię tu. Odwiąż. Koń, jedź. Na razie cię tu zostawiam, idę po twojego kolegę. Dobrze, koń. Lecę mu po kolegę. Dobrze, że się tego ogórka pozbyłem. Bo mi jeszcze konia zabił. Bo nie mam zbroi na tego konia. Mam do niego siodło tylko. Czemu takiego czarnego? Tego napiszcie, czy mam go nazwać Tofi. Bo jest trochę taki Tofi. Gdzie jest jakiś ładny czarny koń? Taki najlepiej było, żeby był czarny, jeszcze miał kropki takie białe. Ale nie widzę żadnych koni.
wtedy, kiedy nie mam siodła, to się tak spełnią te konie. A dużo szukam jakiegoś ładnego konia. Jeden to będzie Tofi, tamten. A drugiego wy nazwiecie w komentarzach. Napiszcie, jak mój koń ma się nazywać. I subskrybujcie i lajkujcie mój kanał. Pumpkiny! Mam pumpkiny. Widzowie, cieszycie się, widzowie? Mam pumpkiny. Znalazłem pumpkiny, tylko nie po pumpkiny tutaj przyszłem. Ja przyszłem po konia. Dobra, wezmę tego. Będzie małżeństwo Tofi. Fifi. Nazwijcie go. No myślałem nad Fifi. Jak tamten to będzie Tofi. Tofik? Tofi? I Fifi. Nie no, ale wy go... Przepraszam na sekundę. Dobra, już. A gdzie jest ten drugi konik? Mam dla ciebie drugi koniu. Bardzo fajną rzecz. Koniu. Siodełko, będziesz mój. I będziesz żył swoim drugim koniem. Koniu. Mam nadzieję, że się nie odspałnił. I no chyba się odspałnił. Bo nigdzie nie widać tego konia. Nigdzie nie widać konia. Nie no, to weźmiemy konia innym razem. I będę musiał się śpieszyć do tej twierdzy. O nie. Nie mam jedzenka. Przy sobie. Dobra, zgniłe mięso. Wiem, to głupio brzmi. Mam diaksowe rzeczy. Pół diaksowego seta. A nie mam... A jednak się nie odspełnił. Chodź koniu. Tamten to będzie Tofi, a ten nie wiem. Tego wy nazwajcie. Ten może będzie kogo. Dalej mój, tylko że taki drugi. Nie taki najlepszy koń, bo tamten to jest ten mój... Ale ten jest szybki. Bo niektóre konie są powolne. Jedziemy na tym koniu. I dobra, przejeżdżam. Jadę dalej. Padłem do cave'a. Jadę. Będę musiał go jeszcze po stronkiem przeprowadzić. Ogór tam był. Więcej ogórów. I przy walce, gdy osłaniam... Nie chciałem zabić tego konia. Znajdę takiego samego.
Jest nas Tofi. Tofi, chodź. Gdzie ty chodzisz, Tofi? Nie mogę trzymać miecza. Ja próbuję wsiąść na konia. Bo zaraz lecę do tej twierdzy, bo zaraz muszę odcinek kończyć. Na końcu ten odcinek, następny będzie ten. Twierdza.